ażeby senny cesarz budził się ze dworem. Albo tę, jaką w złotej wykuli gęstwinie, żeby śpiewała panom i damom Bizancjum. O tym, co już minęło, czy mija, czy minie. I kto miał rację? Mówiłem, że to załatwię. Też się cieszę, że cię widzę. Widziałaś cokolwiek z tego, co się działo? Nic. A może to i dobrze. Rogue nie żyje. Zabił ją Smasher. Przykro mi. Niepotrzebnie. Zginęła za mnie, nie za ciebie. Czy ciało jest w jednym kawałku? Czeka w podziemiach Arasaka Tower, podłączony do sieci. Tego akurat się domyśliłam. Od jakiegoś czasu twoja dziewczyna wypala mnie Soul Killerem. Poradzisz sobie, skoro doszłaś aż tutaj. Najgorsza jest świadomość tego, co się dzieje. Alt przerobiła mnie na Engram i nawet nie poczułam, kiedy to się stało. Jak mogła mnie zauważyć? Jak się czujesz, jako czysta informacja? Na początku najgorszy był fantomowy ból całego ciała. A teraz świadomość, że nawet ból jest częścią cyfrowej symulacji. Niedługo zacznie się transfer konstruktu do ciała. Nie wiem, czy to przeżyję i jaka będę potem. Czyli dotarliśmy już do mety. Reszta w rękach Halt. Halt? Myliłam się. Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA zaszła za daleko. Do tego doszły inwazyjne leki. Neurony zaatakowane przez system immunologiczny. Mów po ludzku. Cokolwiek zrobię, Vi wkrótce potem umrze. Nic już tego nie zmieni. Kurwy nędzy, miałaś do zrobienia jedną rzecz i ją spierdoliłaś! Nie mogłam tego odkryć bez dokładnej diagnostyki. Obiecałaś tej skurwielce nowe życie i okłamałaś ją! Zamknij się, Johnny. Muszę chwilę pomyśleć w spokoju. Nie martw się, coś wymyślimy. Pierdol się na chwilę, mówiłam. Musi istnieć jakieś rozwiązanie. Biochip zmienił ciało bezpowrotnie. Vi zawsze będzie w nim intruzem. Z tobą byłoby inaczej. Wszystkie zmiany zostały przygotowane dla ciebie. Czy namawiasz swojego byłego, żeby wygryzł mnie z mojego ciała? Nie masz nic do stracenia, a on może zyskać wszystko. Droga jest otwarta. Nie będę się wtrącać w wasze sprawy, ale póki Johnny ma pełną kontrolę, zrobi, co zechce. A
Alt ma rację, nie masz żadnej przyszłości. A ja tak, chcę tylko na spokojnie rozważyć te opcje. Zastanówmy się na spokojnie, co dalej. Dobra, dosyć gadania. Możemy tak pierdolić w kółko o tym samym do końca świata. Już raz to powiedziałam i nie zmieniłam zdania. Chcę żyć. Powinieneś odejść. Ja też chcę żyć. Ty kłamliwy skurwysynu. Alt, co mam robić? Po prostu wejdź do tej studni. Ciało V będzie twoje, a ona sama stanie się częścią mnie. Pojebało cię? Wylicowy skurwysynu, nie ma żadnych opcji! Będzie jak ustaliliśmy. Ty wypierdalasz, ja zostaję. Dobra, spokojnie. Wchłonęłam zbyt dużą dawkę Silverhanda, muszę ochłonąć. Słuchaj, gdybym musiała wybrać kumpla na bezludną wyspę, byłbyś na mojej liście daleko. Naprawdę daleko. Gdzieś za obsadą korpokarów. I tak, jesteś kutasem i są ludzie, którzy zasługują na życie bardziej niż ty. Ale to nie znaczy, że życzę ci śmierci. Kurwa, już chyba nigdy się nie przyzwyczaję. Muszę wszystko spakować. Oraz muszę przestać gadać do ciebie. V.
Zostało mi jeszcze trochę czasu. Zdążę was odwiedzić. Niewiele tego. W sumie to nawet dobrze. Tego lepiej nie zostawiać. Będę potrzebować podwózki. Pogadam ze Steve'em. Ja zbudowałem to miasto! Cześć! Cześć, Steve. Co słychać? Bo ja kupiłem ten nowy album Curse These Metal Hands. Pierwsze 4 kawałki są genialne. Ćwiczyłeś chwyty? Ćwiczyłem, ale ciągle się mylę. Chyba nigdy mi się nie uda zagrać płynnie. To przyjdzie z czasem i z ćwiczeniami. W końcu przestaniesz o tym myśleć i będzie samo wychodziło. Ćwiczyłem. Taki jeden kawałek. Zagrać? Wybacz, nie mam teraz czasu. Skąd się wzięły te sińce? Ojciec. Kurwił się na mnie, bo go zapomniałem obudzić, się spóźnił do pracy. Trochę zasłużyłem. Weź sobie później mój budzik. Mieszkanie stoi otwarte. Niepotrzebny ci? Nie znoszę go. Potrzebny mi samochód na dziś. Mam parę spraw do załatwienia na mieście. Spoko, podrzucę cię. Matka się wścieka, jak nie mówię, że wychodzę. Ale jak chcę powiedzieć, to nie słyszy. Idziemy? Co można zrobić, żeby tak nie bolały palce, jak się dużo gra? Nic się nie da zrobić. Metalowe struny ranią opuszki. Tak już jest. Musisz przez to przejść. Po jakimś czasie skóra przyzwyczai się, stwardnieje. Co tu robisz, gnoju? Wychodzę. Dokąd? Tylko na chwilę. Zaraz wrócę. Teraz wrócisz. Nigdzie się nie będziesz szlajał. Lepiej płatnej roboty. I co do kurwy? Znowu wziąłeś moje kluczyki? Do domu, gnoju! Zostaw go. I uważaj na ton. Spierdalaj! Myślisz, że mnie przestraszysz? Jesteś zwykłą menelicą, jak my wszyscy. Chcesz zobaczyć, na co mnie stać? Spróbuj. No kurwa, czas. Co to w ogóle za jedna? No chuj wie. Jakaś przybłęda. Pewnie kapuś. Pewnie kapuś. Korporacje chcą, żebyśmy żyli w strachu. Steve zaczął z nią gadać i teraz męczy. Stare, dzień i noc. Trzeba trzymać. Ale się wystraszył, że go pobijesz? Przepraszam. No co ty? Ja czasem chcę, żeby mu się stało coś strasznego. Wskakuj. Chcę być silny. To sam mu spuszczę w pierdol. Kiedyś będziesz. Już niedługo. Ale mam nadzieję, że wtedy uznasz, że nie warto go bić. Dlaczego?
bo zrozumiesz, że on tak naprawdę jest słaby. Gdzie jedziemy? Time Machine. Niezły adres. Raz tam widziałem Kerego Urodyne. Lubisz Kerego? Pewnie. To legenda. Ty go nie lubisz? Kerry jest okej. Okay. Mówili w radiu, że Kerry wybił się na śmierci Johnnego Silverhanda. Dziennikarze dużo gadają, a gówno wiedzą, zwłaszcza muzycznie. Kerry jest dobrym muzykiem i tak naprawdę to się liczy. Zawsze był dobry. Co brzmi, jakbyście się znali. Bo się znamy. Ja też kiedyś będę grał. Musisz umieć coś jeszcze. Co? Cokolwiek, co pozwoli ci się utrzymać. Dzięki temu nigdy nie będziesz zdesperowany. A z graniem i tak ci wyjdzie. Musisz pamiętać, że to nie jest łatwy kawałek chleba. No wiem. Trzeba dużo ćwiczyć. To na początek. Potem jest jeszcze gorzej. Krytycy, hejt, presja czasu, wariackie życie. To męczące. Powinieneś zacząć pisać własne piosenki. To wymaga wprawy, jak wszystko inne. Im szybciej zaczniesz próbować, tym lepiej. Ja nawet już mam parę melodii w głowie. No, i dobrze. Ale gorzej ze słowami. Wszystko, co wymyślę, albo już było, albo brzmi głupio. No i nie wiem, o czym pisać. Bądź szczery. Pisz prawdę. Zwłaszcza jeśli piszesz o uczuciach. Nie rozumiem tego. Jak mogę kłamać na temat uczuć? Nie pisz piosenek miłosnych, kiedy nie jesteś zakochany. Nie pisz o smutku tylko dlatego, że smutne piosenki są piękne. Okej. Gdy coś cię poruszy, spróbuj to wyrazić. Czasami prawda jest trudno uchwytna. Wtedy zostaje nam tylko muzyka. No i jesteśmy. Ekstra. Poczekasz? Wejdę. Pooglądam płyty. Pewnie nic nowego nie mają. Ale zobaczę. Mogę w czymś pomóc? Podobno bywa tu Kerry Urodyne. To najlepszy sklep muzyczny w Night City. Bywają tu wszyscy. Wiesz dlaczego? Jeszcze nie wiem, ale na pewno zaraz się dowiem. Bo ja nie kataloguję klientów. I nie rozsiewam plotek. No to w czym mogę pomóc? Chcę kupić 6-strunowy elektryk. Jest z czego wybierać. Szukam czegoś porządnego. A co jest z tymi nie tak? Gitara, której szukam, przede wszystkim musi mieć dobre przetworniki. Nieważne, jak będzie wyglądała. Okej.
Brzęczą na niskich tonach jak stara lodówka, bo mają źle skręcone w ręki. Wystarczy śrubokręt i nie będą brzęczeć. To nie rzęchy z kiepskiej sklejki ze świeżego drewna bez sezonowania. Na nich też można grać, tylko trzeba umieć. Bez urazy, ja szukam prawdziwej gitary. Za taką zapłacę prawdziwą kasę. No to trzeba było tak od razu. Chodźmy na zaplecze. Też idę. Chodź, nauczysz się czegoś. Może być? Jakie zajebiste. Po prawej i lewej są najnowsze modele od Chromatics i od Hendersona. A z tyłu stoją antyki. Wypróbuję. Proszę bardzo. Zostawię was, bo wyniosą mi pół sklepu. Nie słyszałem, żeby ktoś tak naśladował John'ego Silverhanda. Czytałem, że on nigdy nie brał żadnych lekcji. Sam się nauczył grać. Stworzył własny styl. Ty, jak to robisz, że brzmisz jak on? Masz dobre ucho. John'ego nie da się podrobić. No weź, przecież słyszałem. Widocznie mam w sobie coś z niego. Albo wszystko. Może nim jestem? Johnny Silverhand miałby teraz, ja wiem, z 80 lat? A ty jesteś młoda. No i jesteś dziewczyną. Wiesz, to tylko ciało. Akurat takie mi się trafiło. Zresztą już niedługo zamierzam coś z tym zrobić. Jesteś większą psychofanką niż ja. Ale to i tak nie tłumaczy, jak to robisz. To nie jest ważne. Lepiej wypracuj własny styl. Do tego wystarczy praktyka. I talent. Talent masz. Serio tak uważasz? Sam nie masz poczucia, że jesteś dobry? Dystans do siebie jest ważny. Ale ważniejsza jest wiara w możliwości. Nigdy nie będę prawdziwym rockerboyem. Będziesz. Już nie mówię rzeczy, których nie myślę. Najlepszy dzień mojego życia. Kurwa, ręce mi się trzęsą. Rockerzy tak zawsze robią. To buntownicy. Ja tak próbowałem z ojcem. Nie skończyło się za dobrze. Bunt musi dojrzeć. Nie rozumiem. Nie wiem, jak to opowiedzieć. Sam musisz tego doświadczyć. Dziwna jesteś. Lubię cię. Płacimy i zwijamy się stąd. Jak? Wezmę. Bardzo dobry wybór. Cieszę się, że trafiła w takie ręce. Coś jeszcze pokazać? Nie, dzięki. Proszę. Do widzenia. Chodźmy już. Mam jeszcze parę spraw. Dobra.
Mam coś powiedzieć? No dobra, jedźmy dalej. Okej. Gdzie? Na cmentarz. Robi się. Mój stary mówi, że to się skończy kolejną wojną korporacyjną. Że molochy znowu skoczą sobie do gardeł. Myślisz, że to prawda? Będzie wojna? Nie będzie wojny, nie martw się. Arasaka jest słabsza niż twierdzi. Nie lubię korporacji. Ja też nie. Wysysają z ludzi ostatnie soki, a jak tego im mało, pożerają siebie nawzajem. A tu niedaleko mieszka mój kolega. Gdzie? On stąd nie widać. Tak tylko mówię. To dobry kolega? Kiedyś zaprosił mnie do siebie. Jego stara ugotowała nam obiad. Potem łaziliśmy po moście. Lubię tędy jeździć. Ładnie tu jest. Miasto wygląda jak żywe. No bo przecież wszędzie łażą ludzie. Nie o to mi chodzi. Stworzyliśmy potwora i nawet nie zauważyliśmy, że zaczął się nami karmić. Jak Frankenstein? Mówi się potwór Frankensteina. Wiesz co? Masz rację. Ładnie to wygląda. Pierwszy raz tu jesteś? Nie. Ale zawsze mi to umykało. Nigdy nie było czasu, żeby po prostu popatrzeć. To miasto przeleciało mi przez palce. Przejechało obok w wielkim pędzie. Przefrunęło mi nad głową. Nawet nie wiem kiedy. Napiszesz o tym piosenkę? Może. O, nie wiedziałem, że nosisz broń. Niezły jest. Stary kiedyś takimi handlował. Będziesz strzelać? To pamiątka. Po kimś ważnym, co? Najważniejszym. Co z nim będziesz robić? Odłożę tam, gdzie jego miejsce. No i jesteśmy. Mogę iść z tobą? Nie, poczekaj. Okej? To długo nie zajmie. Dobrze. Mama była bardzo chora i odeszła. Ale na pewno patrzy teraz na ciebie z góry i wciąż cię kocha. A Preston mówi, że jego tata umarł i mogą go odwiedzać i rozmawiać z nim, kiedy chcą. Bo tata Prestona... On nie poszedł do nieba jak twoja mamusia. Preston mówi, że jego tata jest w fajniejszym miejscu niż niebo i że to miejsce nazywa się Arasaka. Jenny... I mówi, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to mamusia też mogłaby trafić do Arasaki zamiast do nieba. I że wtedy moglibyśmy z nią rozmawiać codziennie. Córciu...
uwierzyć, że tak to się skończyło. Gdyby nie ja, byłabyś nadal królową Afterlife. Chociaż ty pewnie powiedziałabyś, że wreszcie im dojebaliśmy, co? Dojebaliśmy im. Nie trzeba było cię w to wciągać. Przepraszam. Dłużej taplać się w rozważaniach nad tym, co zaszło. I tak cię nie zapomnę. Muszę przecież twoją twarz. Dziękuję. Za wszystko. Teraz zmądrzałem. Ja zmarnuję tego. Żegnajcie. To dokąd teraz? Ej, co to ma być? Chcesz? Ja już nie palę. I tobie radzę to samo. To złe dla ciała. I dla duszy też. To dokąd teraz? Niedługo będę miał autobus. Ten ktoś, kogo odwiedzałaś, dawno umarł? Nie, nie tak dawno temu. Tęsknisz? Tak, trochę. Jak umarł mój dziadek, to strasznie tęskniłem. Ale teraz już mniej w sumie. Mhm.
gitara! Zapomniałaś gitary! Nie zapomniałem. Niczego nie zapomniałem. Niczego. Rozumiem, że jesteś sobie sterem i okrętem, robisz co chcesz i kiedy chcesz. Ale mogłabyś czasem dać znać, że żyjesz, wiesz? Nie chcę nic mówić, ale przegapiłaś ostatnie serwisowanie. No mówiłem ci przecież, że... Po prostu zadzwoń, jak będziesz mogła, dobra? Cześć. Może coś poszło nie tak, może musisz się ukrywać. Jeśli tylko możesz, daj mi jakiś sygnał, okej? Że jesteś cała, że wszystko jest w porządku. No a gdybyś potrzebowała pomocy, możesz na mnie liczyć, okej? Zawsze. Trzymaj się. Do usłyszenia. Hej, Vi, co tam u ciebie? Na Badlandach pięknie jak zawsze, 90 stopni w cieniu. Idzie burza piaskowa, a do tego właśnie zakotowała mi się chłodnica. Słowem, żałuj, że cię nie ma. Ale tak ogólnie, to jakoś nam idzie, wiesz? Dogadujemy się z Solem, lepiej lub gorzej, ale się dogadujemy. Rodzina rośnie w siłę. Zleceń nie brakuje, słowem, żyć nie umierać. Pomyśleć, że gdyby nie ty, szlejałabym się pewnie teraz po ulicach Night City. Dzięki za to, co wtedy zrobiłaś. Serio, pogubiłam się. A ty pomogłaś mi wrócić na szlak. Do następnego, Vi. Hej, Vi, z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja, w której grałaś pierwsze skrzypce. Nie wiem, co dalej, co teraz zamierzasz, ale pamiętaj, my troszczymy się o swoich. Jesteś jedną z nas, Vi. Jesteś Aldecaldos. Pamiętaj o tym. Szerokiej drogi, Vi. Do zobaczenia. Hej, Vi, słyszysz mnie? Tak. Nagrywa się? Zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, pościgać się, albo złożyć sąsiedzką wizytę Raffenshivą. Chcę przez to powiedzieć, no, że równa z ciebie babka, Vi. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie cię niesie, ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się, Vi. Hej, Vi, jest sprawa. Chłopaki z piątego okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Poszedł nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. W dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Co zrobiłeś dla mnie i dla Randy'ego. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Vi. Wielkie
Wielkie dzięki i do usłyszenia. Nim samurajowie popełniali seppuku, spisywali Jisei, wiersz śmierci. Zawierali w nim swoje ostatnie przemyślenia o życiu, o śmierci. Sporo ich ostatnio czytałem. Niektóre z nich są naprawdę piękne. Ale ja nie jestem samurajem, więc pożegnam się prostymi słowami. Niech cię piekło pochłonie, Suko. Hej, V. Jefferson Perales z tej strony. Wiesz, burmistrz Night City. Dzwonię do ciebie w ramach programu